Witajcie, dzisiaj rośliny cebulowe wkopane do gruntu i te w doniczkach. To jest agapant, jak widać kwitnący na biało. On kwitł już rok temu, 2 lata temu. Natomiast agapant w kolorze niebieskim nie kwitł ani razu, a w tym samym czasie były kupowane. Za chwilkę pokażę, jak zakwitł niebieski pierwszy raz od kilku lat. Czyli to jest biały w doniczce. Podobno agapanty lubią mieć bardzo ciasno w donicy, że to jest warunkiem ich zakwitu. Nie wiem, czy to jest do końca prawdą, bo u mnie aż tak ciasno nie mają w tej doniczce, a w gruncie tym bardziej. Dobra, idziemy do tego wkopanego. I tu w bardzo niefortunnym miejscu, pod jabłoniami, sprawy nie przemyślałam co nieco, są posadzone cebulowe rośliny. Tu z przodu Dahlia imperialis. Dalie gigant, do 3 metrów dorastające. Za wielkiego wyboru nie miałam, żeby wyznaczyć miejsce na nasadzenie roślin jeszcze do gruntu. Dlatego zostały w takim miejscu posadzone. Jabłka spadające z drzew bombardują rośliny. To są spady tak zwane. Co się uda, to człowiek wykroi, coś zrobi. A oto zobaczcie. Cebulowe. Eukomisy, ismeny, krynki i nie pamiętam co jeszcze. Coś jeszcze było takiego z cebulowych. Patrzcie, tu jest cień. A z kolei biały agapant miał bardzo dużo słońca. Tu mamy cień. I to nie przeszkadzało wcale agapantowi zakwitnąć. Piękny kwiat, pierwszy raz. A cebulę mam, słuchajcie Państwo, 4 lata na pewno. 4-5 lat. Będę sadziła teraz co roku. Prawie wszystkie cebulowe do gruntu, tylko w lepszym miejscu. A zobaczmy teraz, jak liście wyglądają tego w gruncie. Tylko trzeba przed pierwszymi przymrozkami wykopać, by nie stracić rośliny tej czy innych. Dobrze, to jest agapant. Teraz zobaczmy niektóre eukomisy. Eukomis, czyli warkocznica lub inaczej lilia ananasowata. Jest kilka rodzajów, kilka odmian eukomisów. Liście długaśne. Nie tylko jabłka spadające przeszkadzają roślinom, ale mnóstwo mszycy, ponieważ i śliwy są tutaj obok, rosną. Także miejsce Mardar bardzo złe wybrała. Tu eukomis z młodych cebulek, ale już kwiat pojawia się z bardzo młodych. Neriny. O, właśnie, jeszcze neriny były, tylko nie wiem, które jest które w tej chwili. Kolejny eukomis nie kwitnie. To albo agapant. No właśnie, albo inna cebulowa. Także okaże się dopiero za rok. Chyba w tym roku już nie zakwitną. Tutaj jest przepiękny grubas. Okazały eukomis. Zaczyna się zakwit.
Bardzo łatwo zawiązują się nasiona, można wysiać, kiełkują bez problemu, dosyć grube, czarne nasionka są. Tu mamy kolejny, jakaś inna odmiana, o nakrapianych liściach, to nie jest choroba. Także wkopując do gruntu cebulowe, chciałam, żeby bulwy podrosły, bo u mnie w donicach nie będą miały szans. W donicach zbyt są przesuszane, a w gruncie wiadomo, więcej ziemi dookoła, utrzymana jest wilgoć. Te niebieskie granulki to na ślimaki, to też im tu nie zagrażają. Dużo deszczy pada, tym samym spójrzmy, co się dzieje. Deszczy mam aż nadto. Tak, także zaraz pójdziemy jeszcze do doniczkowych. Widać pokrój liści, że jest to jakiś inny rodzaj roślin. Tu jakaś pałczycha lub dźwidło zapodziały się. Widocznie musiała być to bardzo, bardzo młodziutka cebulka, bo w doniczce mam znacznie okazalsze. Rosną tu jeszcze fuksje. Nie jest to bulbiasta, cebulowa roślinka, ale skoro tu jestem, to już pokażę. Też wkopane do gruntu. I ma się dużo lepiej niż w doniczkach. Po zimowaniu w niefortunnym miejscu bardzo odżyły. Ten prawie przestał istnieć, ale jednak dał radę w gruncie. To jest dobry pomysł na ratowanie roślin, które nam umierają, padają. Posadzenie do gruntu gdzieś. Śliczna ta jest fuksja. Ułanka inaczej. A tu obok gryzoń podziemny. Może nornica, może karczownik podkopuje. Kolejna fuksja. Teraz chodźmy. Czekajcie, wyjdziemy stąd. Te jabłuszka znowuż trzeba pozbierać i na kompost. Tak, dalię imperialis pokazywałam, ale jeszcze na słoneczniki posadziłam 3. Mimo że cień chcą rosnąć. A, i jest jeszcze piękna fuksja boliwijska. Byłam pewna, że ta w ogóle mi nie przeżyła zimy. W tym niedobrym miejscu, w którym stała z innymi, wyróżnia się kwiatami. Boliwijska. Cudowna, piękna. A ona żyje. I Lantana camara. Mała gałązka, 15-20 cm, przywieziona z Chorwacji w 2019 roku. Posadzona została gałązka do ziemi. Ukorzeniła się po tak mniej więcej 3 tygodniach i jest roślina. I to byłam pewna, że też zimy nie przeżyje. A jednak jaka jest różnica? Tu przepięknie, nie dość, że odżyła, to już zaczęła zakwit. Kwitnie, a te w doniczkach, które kupiłam w tym roku, wegetują. A jeszcze wróćmy, co tu się kryje. Również wkopałam do gruntu roślinę o nazwie Iocyryomya. Iochroma. Proszę. O niebieskich kwiatuszkach, o białych, o czerwonych. Te rośliny są tak bardzo pragnący nawozu, jak brugmansje, jak datury. Przepięknie odżyły w gruncie. Tu rośnie druga, ten krzaczor. Biała. O, o, proszę, jest kwiatek. Jest, pojawia się. Już wcześniej kwitły.
dzwoneczki. Tak. I tu jest trzecia diochroma. Kwitnąca na czerwono. Dały radę w gruncie. Jak najbardziej. Natomiast brugmansję widzę, żyje. Chciałam już powiedzieć, zobaczcie, tu jest jakaś, nie żyje. Ale teraz w tym momencie zobaczyłam, że któraś żyje. Nie wiem jak kwitnąca. O, zobaczcie jakie odkrycie. Wspaniale. A to suchy badyl. To jestem zaskoczona bardzo. Patrzcie skąd wyrasta. U nasady ziemi. No proszę. O, ciekawe jak zakwitnie. I tam była też trzecia, ale to już badyl został wyrzut. A nie. Jest. Patrzcie, żyje. O, kurka wodna. Żyje. Wspaniale. Słuchajcie, naprawdę wkopujcie Państwo. Coś, co by się zdawało, że idzie na stracenie. Czekajcie, może jeszcze tu żyje. Żyje. Ja cię kręcę. Zobaczcie. Patrzcie, no. Zaraz mu pokrzywa. Żyje. Oż ty, Karol. Oż ty, Karol. Czad. Wspaniale. Wspaniale. Hu, hu, hu. To się ucieszyłam. To się ucieszyłam. Tak samo ogryzek dali wkopałam. Patrzcie. Leży, co prawda. Ale z takiego ogryzka tu kolejny ogryzek dali był i też żyje. Bo najgorsze, wiecie, takie coś, co wydawało się, że pojedyncza bulwka jest, że oczek nie ma. Tu też żyją. A, i tam, patrzcie, jeszcze tu jest kwiat. Aha, ale drobniutka. Nie przepadam za takimi daliami o małych kwiatach. No dobra, ale żyje. Super. Idziemy do doniczkowych dalej. Czyli tu byliśmy. Między tą a tą i w głąb są te rośliny posadzone. To są morcinki. Cały szpaler. A teraz dochodzimy do roślin w doniczkach Eukomis. Na zielsko nie zwracajcie uwagi. Nie mam czasu robić wszystkiego, ale tak wygląda. Jeden z Eukomisów. Różne odmiany miałam. Mam. Proszę. Tu też. Jaka jest moc roślin w doniczkach, a jaka w gruncie. Kolejny. Tak, to są wszystkie Eukomisy. A, na tym mi bardzo zależy. O, jest zdrowy liść. Słuchajcie, to jest Eukomis Burgund. Najdroższy chyba z tych, które były w sprzedaży. 26 zł ze 3 lata temu. Burgund. Nie kwitł ani razu, za to zawsze takie chore liście miał. Zawsze. Teraz wychodzi pierwszy zdrowy liść. To jest szansa, że za rok zakwitnie. I tu kolejny. Długo trzeba czekać czasem. Mijamy donice z arbuzami. I tu dochodzę do roślin. To są pałczychy albo dziwidła. To znaczy i to. Które jest, które nie wiem. Taka wielkość malutkich cebulek w doniczce. To były młodziutkie te. Tu już większe. Gdyby posadzić do gruntu te rośliny, to byłyby znacznie większe. Piękne łodygi. I jeszcze jedna donica. A, dwie, nawet dwie.
różnią się liśćmi, ale też wzorami na łodygach. Dalej, tu mam roślinę, prawdopodobnie, a jest tak, tuberoza. Na razie to są młodziutkie cebulki, one muszą urosnąć, po to by kwiat wydać. Kwiaty niebywale pachną. Miałam tuberozy już kilka lat. Są białe, żółte, różowe. Niebywale pachną, to polecam, polecam je. Dalej. O, spóźniłam się, bo była tu kwitnąca galtonia. Cebulowa również roślina, która łatwo zawiązuje nasiona, jak ełkomis, bez problemu kiełkuje. Wielka szkoda, przegapiłam. Dzwoneczki, to są białe dzwoneczki. Galtonia biaława, tak się nazywa roślina. A teraz spójrzcie, 2 lata temu wysiewane nasiona. Doniczkę wrosła. Tyle roślinek. 2 lata. Zaniedbane są, bo tak jak widać, dużo tego wszystkiego. Ale jako bumrą liście, to bulwki będą już sporawe na przyszły sezon. Tak. Tu mam brugmansję, sanguineę, 2 lub 3. I jeszcze jakieś, które przeżyły, ale pewnie w tym roku nie zakwitną. Czyli po odkryciu na polu okazuje się, że prawie wszystkie brugmansje przeżyły. Prawie. Ale są niestety takie małe, a nie 2-metrowe, jak były. Trudno. A teraz zobaczmy piękną roślinkę, która już przekwita. Jest to krasnokwiat. Najpierw wypuszcza łodygę i kwiatosta, a dopiero później, o, widać listek. Tu potrafią się zawiązać nasionka. Miałam tak rok lub 2 temu, nasionko wysiałam, ale znowuż sadzonkę zmarnowałam. Nie dopilnowałam. Krasnokwiat. Jest jeszcze krasnokwiat białawy, ale to jest inna roślina. Kłącze posiada tamta. I teraz zobaczcie, tu jest kupiona w tym roku wiosną lantana w doniczce. No, powinna. Gdyby była w gruncie, byłaby znacznie większa. Tu przekwitło, będą się tworzyć nasiona. Tu mamy obok arbuziaków kolejną lantanę. Kupiłam kilka odmian. I to jest miejsce bardzo, bardzo słoneczne. Lantana to uwielbia. Słonice. Chodźmy dalej. Jeszcze tu są postawione w donicy lantany. O, spójrzmy. Też się słabo mają. Powinny być z 5 razy większe niż są po wkopaniu do gruntu. Proszę, ta jest najwyższa z tych doniczkowych. Ale ja już nie mam gdzie sadzić. Naprawdę. A tak bardzo, bardzo lubię rośliny. Tak bardzo, bardzo orzeszok. Arbuzy i kwiatki. I koty. Cudo. Coś pięknego. I można się odstresować. I tak, w doniczce w tym roku mieczyki. No i oczywiście znowu niewiele co z tego urośnie. Tu jest. W zeszłym roku mieczyki rosły. Tam nie było agrotkaniny w pewnej części. I były takie piękne, wielkie kolosy, bo nawóz, który serwowałam arbuzom, spływał na mieczyki. W tym roku są w donicach z powodu braku miejsca. Donice są wkopane do połowy. Ale niestety mieczyki byle jak się mają. Tu jest kilka sztuk.
ten jest najbardziej zdrowy. Ale już liście, no takie, takie jak zawsze co roku miewałam. Tu też. Chyba trzeba by to preparatem grzybobójczym pryskać, tak mi się wydaje, nie wiem. Pewnie tak. Proszę. No strasznie, 3 dni po mieczykach. Ten w takiej fazie już pąki miał, a byłby przepiękny. Już same pąki były byle jakie. Tu mamy co, fuksję w doniczce. Słabo rosnącą, tu wkopałam do gruntu. Ma jakieś kwiatuszki. No i w doniczce byle jak. O, kanna, drugie kwitnienie kanny. Kanowa lemon nazywa się. Canowa lemon. Przepięknie mają się oksalisy, szczawiki. Chyba w przyszłym roku posadzę je do gruntu. Przynajmniej część. To jest fuksja. Aha, i tu obok oleandrów biało kwitnących w końcu na różowo. Kalele widzę z wyprzedaży. Zaczęły kwitnąć, jest ich tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zobaczcie. Nasz wil kalela. Takie maleńkie, 20 cm. Bulwki 3 złote. Snow Storm. Też kwiat zaczyna wypuszczać. Dalej las ciemnofiolet. Od królika, to jest Alaska. Wyprzedaż u królika. A może jeszcze jest ta wyprzedaż? Jaka ta kalela? Kuatar. Katar. Przez ku. I też kalele wkopane do gruntu. To jest coś. Tu piękna Red Harm. Piękna, bo inna. Bordowe liście. Łodygi, przepraszam. Kaptajn Solo. Kalela. Kantedeskia. Inaczej. Co tu jest? Kaptajn Samba. Oraz ostatnia z tych wyprzedażowych. Paco. Kalla Paco. Jeszcze inne liście. A tu mamy z kolei zmarnowany Rarytas Amarine Belladonna. Strata wielka. Trzeba to wyczyścić. Wełnowiec. Tu krynka zdaje się. Zdaje się, że krinum to jest. W wysokiej doniczce. A to są te kanny, które wysiałam z nasion. Przeróżne. Z moich zebranych nasion oraz 2 z nie moich nasion. Fantastyczne. To samo tu. Powinny być w gruncie. Miałyby dużo lepiej. O wiele. Lecz brak miejsca. Przymierzam się do potężnej zmiany ogródka. Tylko, że to wymaga czasu i wysiłku. Niestety. Ciężko samej zrobić, ale jak się ma pasję, to samemu trzeba się zajmować. Bo każdy domownik ma swoje sprawy. Owszem, pomogą czasem, ale to nie jest tak. I słuchajcie. Przepiękna begonia. Myślałam, że cebulki begonii zamarły, że się nie wybudzą. A tu niespodzianka. Teraz zaczął się zakwit niedawno. Mało tego. Okazuje się, że mam wspaniałą odmianę. Tą, którą widzicie.
kremową, boliwijska. I to dwa rodzaje w jednej donicy. Tą kupiłam w zeszłym roku, a nie było łatwo ją dostać. Tam gdzieś filmy są też, jak kwitła. Czyli teraz pilnować muszę bulw. I spójrzcie Państwo, to też, i to jest bardzo późno wybudzone. Ta jeszcze nawet nie kwitnie, a już jest 6 sierpień. Za to liście ma cudne. I kolejna jeszcze też nie kwitnie. Pomarańczowa. Tu mam fiszkę. Ale jakie liściory. Ekstra. Łodygi. Fantastyczne. Pełna pomarańczowa begonia. O, jeszcze maleństwo. Jakie, nie wiadomo. No, ale tak, tak to wygląda, jak się późno wybudza. Teraz wchodzimy pod glicynię, idziemy do innych kalli. Tu jest jułka. Tu rozstoją. A... O mamo, a co to jest? Czekajcie, czekajcie. A skąd to się tu wzięło? Chwila. Wiecie co? Co to jest? O matko boska, dalia się. Kalla tu stoi. Co ja tu przegapiłam? Na murku ustawiałam wszystkie. Patrzcie, jaka wysoka. Ale ekstra. Ale ekstra. Fioletowa. O rany, ale jaka obwisła. Słońca nie miała. Chryste Panie. Aha, bo tu są jeszcze, widzę, doniczki. Tu się nie wybudziła kalla. O kurczę. Teraz jeszcze tu coś. Dobra, to teraz. Tu są niekwitnące, tak? A tu też jeszcze niekwitnąca. Także co tutaj? Tu się budzi kalla. Będzie kwitłe. Na jaki kolor? Nie wiem. Tu się podpis zmył. Fioletowa kolejna. No ale ta dalia to się obaliła przez te deszcze, wiatry. Spójrzmy, jaka piękna kalla fioletowa. Ta przekwita, ale nawet jak przekwita, to jest piękna. Trzyma formę do samego końca. Liście wspaniałe. I tu ta żółta przekwita. O kurczę. Dobra, no nieważne, przepraszam, tak chaotycznie już. Dalie. Tam kawbus uciekł, tu lilia kwitnie, dżungla. Dzikość. Aha, i tą kallę muszę zabrać stąd. Tutaj ją na razie postawiłam. Przepiękne są kalle. Ale dalia, teraz patrzcie, jak się tak chodzi, to trzeba... To się odkrywa zniszczenie jakieś. Trzeba to wszystko podwiązać. A tu spójrzcie jeszcze Państwo. To jest jedna dalia. Jedna. Gigantyczna. Zobaczcie. Gigantyczna. I jeszcze nie kwitnie. Buduje masę. Niesamowita sztuka. Bez nawozów tutaj jest.